Moi drodzy uczniowie, dzisiaj przypomnę Wam wszystkie najważniejsze środki stylistyczne, które powinniście znać do egzaminu. Co to właściwie są środki stylistyczne? To takie zabiegi językowe, które pozwalają twórcy, ewentualnie podmiotowi licznemu, wyrazić jakieś myśli i uczucia w niestandardowy, oryginalny sposób. Tak naprawdę, nasza mowa codzienna również jest przepełniona środkami stylistycznymi, ale my zajmiemy się tymi w poezji. Znalezienie środków, odczytanie ich. Ich treści, ale ich funkcji pozwala nam lepiej zrozumieć prawdziwą treść utworu, to co jest w nim tak naprawdę ukryte. Przejdźmy do konkretów. Pierwszym najbardziej znanym środkiem stylistycznym jest epitet. Epitet, czyli określenie rzeczownika. Co to znaczy? Najczęściej ten rzeczownik określany jest przez przymiotnik. Zobaczcie, dostajemy rzeczownik wieża i na razie w naszej głowie nie tworzy się żaden konkretny obraz. Jakaś Wybrana wieża. Dopisujemy mu epitet w postaci przymiotnika. Na przykład ta wieża staje się mała, ewentualnie wysoka, krzywa, ceglana czy mała i tęczowa. Tu nawet dwa epitety, i wtedy powstaje jakiś konkret. Dzięki epitetowi możemy pokolorować naszą wieżę. To są przymiotniki. Zdarza się czasem tak, że epitet wystąpi nam w formie rzeczownika. Zobaczcie. Mamy wieżę, tak jak na poprzednim slajdzie mamy wieżę. I do niej dopisujemy rzeczownik Eiffla, czyli dwa rzeczowniki ze sobą, jeden określa drugi, a ta wieża od razu nam się zmienia. Przecież ta nie przypomina w ogóle wieży z poprzednich obrazków. Czyli musimy być czujni. Epitet to określenie rzeczownika, najczęściej wyrażone przymiotnikiem, ale nie zawsze. Dalej. Do czego służą nam epitety? To one pozwalają nam pokolorować świat, pozwalają na taką plastyczność opisu. Uwydatniają pewne cechy, to co chcemy podkreślić. Zbogacają też wiedzę o opisywanym świecie. To znaczy, że my, dzięki tym epitetom, bardziej konkretnie wyobrażamy sobie opisywane przedmioty czy zjawiska. Bardzo często też epitety zdradzają stosunek podmiotu lirycznego do opisywanej rzeczy. Jeżeli te epitety będą takie przyjemne dla ucha, że ktoś jest piękny, miły, sympatyczny, to wiemy, że podmiot liryczny tak go właśnie ocenia. Przykłady z literatury. Pierwszy Tren siódmy. Nieszczęsne ochędustwo, żałosne ubiory mojej najmilszej cory. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie, żalu mi przydajecie. Jak szukamy epitetów? Na początku musimy znaleźć rzeczowniki i rzeczowniki pogrubiłam wam, czyli ochędustwo, ubiory, cory, oczy. I sprawdzamy, czy te rzeczowniki zostały określone przez jakieś inne słowa. Mamy nieszczęsne, czyli to będzie przymiotnik. Żałosne, które określa nam ubiory również przymiotnik. Następnie corę, czyli córkę, określają dwa słowa moje i najmilszej. I tu będzie zaimek i przymiotnik. I oczy są jakie? Smutne, czyli też przymiotnik. W drugim przykładzie pojawiają nam się już rzeczowniki, które są epitetami. Mamy w głuchej puszczy przed chatką leśnika, rota strzelców stanęła zielona, a u wrót stoi straż pułkownika. No, głuchej to przymiotnik, głuchej określa puszczę, leśnik, Czyli rzeczownik określa nam chatkę, rota, jaka, czego rota? Rota strzelców, czyli znowu rzeczownik określa, dwa rzeczowniki są ze sobą zestawione i straż pułkownika. Pułkownik to także rzeczownik. Czyli zdarza się, że to będą rzeczowniki, jednak najczęściej szukamy przymiotników. Dobra. Takim charakterystycznym epitetem jest oksymoron, czyli epitet sprzeczny. To znaczy, że zestawiamy ze sobą dwa słowa, które wzajemnie się wykluczają. I tak właśnie mamy żywego trupa i gorące lody. Może być też na przykład czarny śnieg, czyli coś, co w przyrodzie nie istnieje. Po co tworzymy takie oksymorony? One mają zaskakiwać, szokować, ale też tworzyć w naszej głowie jakieś nowe, niestandardowe obrazy. Wiem, że nazwa szalenie podoba się uczniom, więc może i wy ją zapamiętacie. Kolejnym środkiem stylistycznym jest metafora, czyli przenośnia. I tutaj taki przykład: burza mózgów. Co oznacza burza mózgów? Jeżeli te dwa słowa odczytamy dosłownie, to stworzymy coś niesamowicie dziwnego: jakieś mózgi lecą z nieba, poprzeplatane piorunami coś absolutnie przedziwnego. Jeżeli jednak te, tych słów nie odczytamy dosłownie, tylko pozwolimy na stworzenie nowego sensu, to zrozumiemy, że chodzi o coś zupełnie innego, bo przecież burza mózgów to takie wspólne działanie, dochodzenie do jakiegoś wniosku. Wiele osób bierze udział w dyskusji i wyciągają jakieś wnioski. Czyli metafory nie możemy rozumieć dosłownie. Jej druga nazwa to przenośnia, czyli to znaczenie jest przenośne. Po co te metafory? Pozwalają tworzyć nowe skojarzenia. Oczywiście zaskakują nas. Niejednokrotnie określają ten stosunek mówiącego do przedmiotu, ale nie zawsze tak jest. I przede wszystkim pobudzają wyobraźnię. Zauważcie, że te funkcje łączą się ze sobą. To jakby one nie, nie istnieją w odosobnieniu. Przykład z literatury. Listonosza zasypały liście serc i trąbek złocista ulewa. I wyobraźcie sobie co by się stało, gdyby te serca i trąbki rzeczywiście pojawiły się w postaci ulewy. Na pewno musimy zastanowić się nad jakimś innym ukrytym znaczeniem. Drugi przykład. Widziałem we śnie ląd archeologów, gdy obracając wiatrakami łopat z popiołów, kręcąc konopiasty bicze, grup otwierali jak królewski poród. Zobaczcie te konopiaste bicze z popiołów. Czy one nie działają na wyobraźnię? I też oczywiście ten obraz. My w głowie tworzymy jakiś niezwykły obraz, ale nie możemy rozumieć tej przenośni dosłownie. Pewnym rodzajem przenośni jest animizacja, czyli ożywienie. Przykład: czas się zatrzymał. Co to znaczy? To znaczy, że my rzeczom, czy jakimś zjawiskom nadajemy cechy istot żywych, czyli rzeczom, które nie mają serducha, nie oddychają, nagle przypisujemy takie umiejętności, działania, które mogą wykonać istoty żywe, czyli zwierzęta. Ożywiamy je. Co to nam daje? Przypisanie jakiegoś ruchu kwiatom, drzewom dynamizuje opis, dynamizuje, czyli ożywia, przyspiesza akcję. Zwiększa obrazowość opisu, oczywiście, bo działa to na naszą wyobraźnię. W literaturze. Widzę otchłań, co skomląc w gęstwinie się miota. Mamy otchłań, czyli jakąś pustkę ciemność. I zobaczcie skomlenie. Skomlenie to jednak umiejętność zwierząt, a nie rzeczy. I ta otchłań skomle. I do tego jeszcze miota się, czyli w ogóle porusza się. Czyli wrażenie takiego ruchu. Drugi przykład. Teraz okna oślepione blaskiem pustego placu spały. Balkony wyznawały niebu swą pustkę. Zobaczcie, okna zostały oślepione, do tego jeszcze spały. Myślę, że nie widzieliście śpiących okien. Ja również nie. A balkony wyznawały niebu swą pustkę, prawda? Jeszcze jakieś wyznanie do tego. No to wyobraźcie sobie takie rozmawiające ze sobą balkony. Czyli to takie ożywienie. Kolejną metaforą i również Formą ożywienia jest uosobienie, nazywane też personifikacją. W nazwie kryje nam się tutaj osoba w uosobieniu, a w tej drugiej nazwie persona, czyli albo słowo person z angielskiego, osoba. To znaczy, że my już teraz nasze rzeczy nie tylko ożywiamy, ożywiamy je oczywiście, ale do tego nadajemy im cechy już konkretnie ludzi, czyli te cechy, które różnią jeszcze, czy umiejętności, które różnią nas jeszcze od zwierząt, czyli jakieś myślenie, analizowanie, zazdrość czy złośliwość, to co przypisujemy typowo ludziom. I tu mamy takie najbardziej znane wyobrażenie, e, uosobienie. Śmierć przyszła i wezwała mnie do siebie. I zobaczcie, gdy ta śmierć przychodzi, to my widzimy ją w postaci osoby. Przyjść może też zwierza, zwierzę, ale. Wzywać do siebie może już tylko człowiek, dlatego nazwiemy to uosobieniem, personifikacją. Co nam to daje? Podobnie jak w przypadku animizacji, dynamizuje opis. Podkreśla emocje osoby mówiącej, no i oczywiście podkreśla znaczenie opisywanej rzeczy, bo każde takie działanie zwraca naszą uwagę. To my, jako czytelnicy, musimy zawsze podjąć jakiś wysiłek, by zrozumieć ten opis, a on ma oddziaływać na naszą wyobraźnię. W literaturze. Tu kapusta sędziwie, schylając łysiny, siedzi i zda się dumać o losach jarzyny. I wyobraźcie sobie kapustę, która siadła, podparła tę swoją kapuśdaną głowę i duma nad losem innych jarzyn. Natychmiast widzimy, jak tamte rączki jej wyrastają, i zaczyna zachowywać się jak człowiek. Drugi przykład również z pana Tadeusza. W polu koncert wieczorny ledwie jest zaczęty, właśnie muzycy kończą stroić instrumenty, już trzykroć wrzasną derkacz pierwszy skrzypak łąki, już mu zdala dala wturują z bagien basem bąki. I tu już mamy koncert zwierzaków, który wygląda jak koncert prawdziwej orkiestry, czyli wyraźnie zwierzętom, a tutaj wyżej kapuście nadajemy cechy typowo ludzkie. Środkiem stylistycznym, który najłatwiej jest rozpoznać jest porównanie. Tutaj zestawiamy Dwie rzeczy ze sobą na zasadzie podobieństwa. Mamy pisać jak kura pazurem. Myślę, że wielu z was słyszało takie porównanie na swój temat. To znaczy, że piszemy niezbyt ładnie. Odczytanie takiego porównania nie stanowi dla nas problemu. Po co coś porównujemy? Po to, żeby podkreślić wskazaną cechę, ale też uwydatnić podobieństwo, zwrócić nam uwagę na podobieństwo. Kreujemy konkretne obrazy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli odwołujemy się, porównujemy coś do czegoś nam znanego, do obrazu, który mamy już w głowie, to łatwiej nam wyobrazić sobie przedstawiany element. Porównania zawsze zbudowane są na tej samej zasadzie. Ta ramka tutaj to przedstawia: czyli mamy pierwszy element, później słówko jedno z poniższych jak, niby, na kształt niczym, i drugi element. Zobaczcie, jak wygląda to w praktyce. I bur czernił się na kształt ogromnego gmachu czyli ten las był czarny jak ogromny budynek. Słońce nad nim czerwone jak pożar na dachu. Czyli słońce było w kolorze czerwieni. Mamy porównać to z pożarem, z kolorem pożaru. Z prawej strony macie przykład z Redu Ordona i widziałem ich wodza, przybiegł mieczem skinął, jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Jedno porównanie i drugie. Patrz tam, granat w sam środek kolumny się nurza, jak w fale bryła lawy półgdymem dymem zachmurza. Dzięki temu tworzą nam się bardzo wyraziste obrazy dotyczące Ro wojsk rosyjskich atakujących Polaków. Takim charakterystycznym, wyjątkowym porównaniem jest tak zwane porównanie homeryckie. Na czym ono polega? Również porównujemy dwie rzeczy do siebie, czy dwa zjawiska, jednak jedno z nich opisujemy bardzo szczegółowo. Mamy przykład z Trenu. Jako oliwka mała pod wysokim sadem idzie z ziemi ku górze macierzyńskim śladem. Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, sama tylko dopiero szczupłym prądkiem wschodząc. Tę, jeśli ostre ciernie lub rodne pokrzywy uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy. Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej najmilszej orszuli dostało. I zobaczcie, ta pierwsza część, cały ten fragment, jest opisem oliwki, czyli. Takiej roślinki, z której później mamy oliwki, która sobie rosła, była malutka, jeszcze, jeszcze nie wydała owoców, i przez przypadek, sprzątając ogród, ogrodnik, obciął ją, wyciął, i ona już nie ma szansy żyć dalej. To jest cały opis oliwki. I dopiero wtedy podmiot liryczny zdradza nam tutaj, że on chce porównać do tej biednej oliwki swoją małą córeczkę orszulkę. Zobaczcie. Tak, jak tej oliwce, tak się mojej najmilszej orszuli dostało. Czyli w ten sam sposób orszulka straciła życie, jak ta oliwka. Czyli pierwsza część bardzo rozbudowana, poetycka, a druga już krótka. Kolejnym środkiem stylistycznym, już dobrze znanym uczniom, jest pytanie retoryczne. To znaczy, jest to pytanie, na które nie wymagamy odpowiedzi. Po czym je rozpoznamy? Oczywiście po tym wielkim znaku zapytania i. Do czego ono służy, skoro nie oczekujemy odpowiedzi? Ma nas skłonić do refleksji, to znaczy do zastanowienia się, do jakiejś zadumy. Ma przykuć naszą uwagę. To znaczy, że osoba mówiąca w wierszu chce zwrócić naszą uwagę na jakiś konkret, żebyśmy skupili się w tym momencie, żebyśmy poszli za jej tokiem rozumowania. Często też ożywia wypowiedź. Tak się dzieje głównie w przemówieniach. Gdy mamy wiersz i pojawia nam się znak zapytania, Prawie na pewno mamy do czynienia z pytaniem retorycznym. Kolejne dwa środki stylistyczne, o których zapominacie, bo nawet nie wiecie, że należą do tej grupy, to zdrobnienie i zgrubienie czyli mamy buciki malutkie i buciory wielkie. Do czego służą takie środki? Oczywiście ujawniają emocje osoby mówiącej, jej stosunek do opisywanego przedmiotu. Jeżeli coś nam się podoba, jest nam miłe, miłe naszemu sercu, będziemy używać zdrobnień. Jeżeli coś nas irytuje, nie podoba nam się, prawdopodobnie będziemy używali zgrubień. Kolejny środek stylistyczny, czyli wyrazy dźwięko naśladowcze, inaczej zwane onomatopeją, i jakoś uczniowie ukochali sobie tę drugą nazwę. Onomatopeja, czyli wyrazy, które mają oddawać dźwięki przyrody, pozwalają zbudować jakiś nastrój. Przykład pierwszy, zobaczcie. To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki miarowy niezmienny. Dżdżu krople padają i tłuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Co tu się zadziało? Oprócz nazwy jakichś dźwięków, czyli dzwoni, pluszcze, tłuką, jęk czy płacz, mamy nagromadzenie jeszcze głosek takich naszych typowych polskich głosek szeleszczących, czyli szy, czy szcz. Sz, sz. Jak ja mówię szcz, czy drż. To natychmiast słyszymy taki szum, szum, deszczu, czyli tutaj poeta Leopold Staff nie tylko nagromadził słowa, które oddają dźwięki, ale również głoski. To też jest forma onomatopei. Bardziej znany wam przykład to fragment z Reduty Ordona, tam kula lecąc z dala grozi, szumi, wyje, ryczy. Tak? Czyli tutaj nazwanie konkretnych dźwięków co to powoduje? W naszej głowie buduje się już obraz, w którym jest niesamowity hałas. Tak, wyobrażamy sobie tę armatę, z której kula wyleciała i wykrzykuje tam do obcego wojska. Następnie mamy powtórzenie. Na logikę, po co coś powtarzamy? Zwykle powtarzamy coś dlatego, że wydaje nam się to ważne i chcemy, żeby ktoś to zapamiętał. Chcemy zwrócić uwagę kogoś na to, że to, co jest powtórzone, jest najważniejsze z tego, co mamy do przekazania. W wierszu powtórzenia wpływają także na rytm. Mamy przykład tutaj z piosenki: Wiosna, wiosna, ach to ty? Wiosna, wiosna. No, nie mamy wątpliwości, że nasz podmiot liryczny będzie śpiewał o wiośnie. Musielibyśmy być bardzo nieuważni, żeby tego nie dostrzec. I powtórzenie z literatury: ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Tutaj to powtórzenie jest to fragment dziadów. Ma zbudować pewien nastrój. Tak my wiemy, że to jest nie tylko powtórzenie tutaj w obrębie wersu, ale także powtarza się w całym dramacie. Szczególnym powtórzeniem, szczególnym rodzajem powtórzenia jest anafora. To też jest powtórzenie, czyli coś pojawia się kilka razy, ale anafora musi pojawić się w określonym miejscu i zobaczcie, ona powtarza się zawsze na początku wersów. Tu mamy przykład z pana Tadeusza: będzie a co, a co fuzyjka moja, a co fuzyjka moja. Na początku wersu ten sam fragment. W śmierci pułkownika również mamy coś podobnego. Mamy trzy razy na początku wersów, czyli na początku linijek słowo czy wyraz kazał. Tak jak powiedziałam, wpływa to głównie na rytmiczność naszego wiersza. Kolejne wykrzyknienie, właściwie bliźniak pytania retorycznego. Tym razem rozpoznajemy po znaku, po wykrzykniku. Jeżeli my używamy wykrzykników, to znaczy, że Targają nami jakieś emocje, tak? Krzyczymy, emocjonujemy się czymś. I dwa przykłady. To Litwinka, dziewica, bohater, wódz powstańców, Emilia Plater. To zakończenie śmierci pułkownika zwraca nam jeszcze uwagę na taki zaskakujący element. Pamiętacie, tutaj nie było, ten pułkownik nie był nam opisany, myśleliśmy, że jest to mężczyzna, i na końcu doznajemy szoku, że jest to kobieta, więc to są dodatkowe takie spotęgowane emocje. Drugi przykład. Stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. To fragment stepów akermańskich. To też emocje podmiotu lirycznego, który ma nadzieję, że może w tej ciszy uda mu się usłyszeć głos Litwy. Czyli emocje. Emocje mogą być i pozytywne, i negatywne. Ważne, że są. Po czym rozpoznać? Tak jak mówię, jeżeli w tekście pojawia się ten znak, to prawdopodobnie informacja dla nas, że mamy do czynienia z wykrzyknieniem. Mamy następnie alegorię i symbol. Jak się do tego zabrać? Tych dwóch pojęć nie możemy ze sobą pomylić. Z lewej strony mamy alegorię. I zobaczcie, jeżeli ja Wam powiem hasło sowa, z czym Wam kojarzy się sowa, prawdopodobnie powinna skojarzyć Wam się z mądrością. Lew powinien skojarzyć się z władzą, a lis z przebiegłością. Podobnie, gdybym powiedziała baranek, cecha charakteru to jakaś naiwność. To znaczy, że są to takie utarte w kulturze znaczenia pewnych słów. Nie musimy się tu bardzo skupiać. Przekazujemy sobie z dziada, bradziada znaczenie ukryte tych słów. Czyli pod postacią tutaj zwierząt ukryte są konkretne cechy charakteru, pod każdym jedna, ewentualnie jakiś synonim. symbolem jest inaczej. Zobaczcie, kolor czerwony dla każdego z nas może oznaczać coś innego. Może też oznaczać coś innego w różnym kontekście, w różnych kontekstach. Może oznaczać miłość, ale może oznaczać złość. Może oznaczać krew, wojnę, zdradę czy zbrodnię, morderstwo, a może oznaczać bardzo ogólnie zło. To znaczy, że symbol ma wiele znaczeń. Mam nadzieję, że ten wykres dobrze to pokazuje. Alegorie spotkamy głównie w bajkach krasickiego, a symbole możemy odczytywać w wielu różnych dziełach na wiele różnych sposobów. Kolejna to jest peryfraza i jej młodszy brata, właściwie odmiana, eufemizm. Peryfraza to pewne omówienie, czyli obejście jakiegoś słowa innymi. Eufemizm to obejście tego słowa dlatego, że chcemy je złagodzić, powiedzieć coś delikatniej, na przykład pominąć wulgaryzm albo nie powiedzieć do końca prawdy. Peryfrazy wzbogacają język i często osłabiają emocjonalny charakter wypowiedzi. Na przykład tak jak na tym rysunku. Zamiast powiedzieć. Jestem więźniem. Jestem w więzieniu. Powiemy delikatniej. Świat oglądam teraz z krat. Czyli to eufemizm. Peryfraza omawiamy tak po prostu. Eufemizm wtedy, gdy naszą intencją jest złagodzenie znaczenia. Przykłady. Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. To peryfraza. Peryfraza, która zastępuje nam słowo umarła. Tu wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Również peryfraza omówienie... Stepu. Oczywiście jest to też forma metafory, ale tutaj skupiamy się na peryfrazie. Przykłady eufemizmów, czyli już konkretnych peryfraz. Puszysty, grubokościsty zamiast gruby. Mijać się z prawdą zamiast kłamać. I mieć lepkie ręce zamiast kraść. Od razu lepiej brzmi, prawda? Kolejne dwa środki, które zestawiamy ze sobą, to archaizm, który oddaje klimat dawnych czasów. Mamy tutaj nieszczęsne ochędustwo, żałosne ubiory mojej najmilszej cory. Ociec ziemię bryłeczkę w główki włożył, czyli wszystkie te słowa, których tutaj nie rozumiemy, stanowią archaizmy. Pamiętamy jednak, że dla Kochanowskiego one absolutnie archaizmami nie były, ponieważ takich słów wtedy używał. Archaizmy to słowa, które dla nas już dzisiaj wyszły z użycia. Neologizmy są ich przeciwieństwem, ponieważ to są słowa, które nowo są utworzone, nie zawsze wejdą do słownika języka polskiego. Tworzymy je, by zwrócić uwagę na pewne zjawiska i one mają wprowadzić jakiś żartobliwy ton. Mamy tu przykład Leśmiana. Wyszło z boru ślepawe, jesieniały zmrocze, spłodzone samo przez się w sennej bezzadumie. Nieoswojony z niebem, patrzy w podobłocze i węższy świat, którego nie zna, nie rozumie. No i teraz pytanie, czym jest to zjesieniałe zmrocze, które jeszcze zostało spłodzone w sennej bezzadumie? Myślę, że wiecie, o co chodzi. I to już wszystkie środki, które chciałam powtórzyć z Wami do egzaminu. Ale nie martwcie się, tak naprawdę jest ich dużo, dużo więcej, więc jeżeli czujecie jakiś niedosyt, to już po egzaminie możecie zbadać ten temat dokładnie. Dziękuję Wam serdecznie, mam nadzieję, że opracowanie było pomocne. Jeżeli tak, to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Do zobaczenia.